Wzgórze Dobrego Pasterza, Karbonia Włochy, 2 listopada 2022 roku. Ta historia się kończy, nadchodzi nowa era. Stworzenie jęczy z powodu grzechu, który trwa w człowieku. Ukochane dzieci, burza, która nadciąga już niebawem będzie nad wami. Wkrótce na niebie pojawi się przerażająca ciemność, a potężny grzmot wstrząśnie sercami ludzi. Ziemia będzie wibrować. Wirować jak nakrętka, jej agonia jest wielka, spazmy sprawiają, że jest wybuchowa. Moje dzieci, miejcie miłosierdzie, aby trwać na modlitwie i błagać o Boże Miłosierdzie. Wyjdźcie z ciemności, aby powrócić do światła. Bóg czeka na nawrócenie ludzi, czeka na ich powrót. Cykl czasowy się skończył. Ta historia się kończy, nadchodzi nowa era. Skierujcie Waszą miłość do miłości, nie zwlekajcie. Moje dzieci, wszystko wkrótce rozpęta się na waszych oczach, wizja tego, co ma nadejść, będzie ogromna. Ludzie będą szukać schronienia nawet wśród wąwozów skał. wielu zginie ze strachu. Och! Wy, którzy pogardziliście moją boskością, będziecie musieli bardzo cierpieć. Ale ty, moja umiłowana trzutko, moja mała wierna reszta, która kochałaś, szanowałaś, wielbiłaś. Służyłaś i szłaś za mną, będziecie bezpieczni. Zatroszczę się o wasze utrzymanie. Uzdrowię was. Jako ojciec, matka, brat i przyjaciel będę z tobą, uczynię cię silnym jak lew. Dam mądrość i inteligencję mojemu wiernemu ludowi, poznają mnie i otrzymają święte dary. Najświętsza Maryja poprowadzi mój lud do zwycięstwa nad szatanem, pouczy moje dzieci i poświęci je Duchowi Świętemu. Łaskę, moc, Honor i chwały będą mieć. Jachwe. 5 listopada 2022 roku. Tej jesieni pojawi się nowy, przeklęty wirus stworzony przez ludzi. Tak mówi Pan, to niegodziwe pokolenie będzie ukarane ogniem. Moja moc będzie wielka i wszyscy ludzie będą przeze mnie sądzeni. Wszyscy przejdą przez tygiele oczyszczenia, by zostać dopuszczonymi do innego wymiaru. Zły człowiek zginie, tylko ci, Którzy zostaną odkupieni, będą mieli szansę wejść do nowego życia. Drżyjcie, och wszyscy, którzy mnie nie miłujecie, którzy ze mnie szydzicie, bo oto nadchodzi dla was godzina wielkiego oczyszczenia. Człowiek, który nie zmieni swojego myślenia, zginie. Nie chcę śmierci moich dzieci, dlatego zainterweniuję z ostrzeżeniem, aby dać człowiekowi ostatnią szansę przed wielkim uciskiem. Wzywamy mój lud do siebie. Odpowiedz mi, mój ludu, odpowiedz mi teraz, ponieważ plan Boży jest na swoim miejscu. Teraz wszyscy zadrżą, z nieba spadną pioruny. To kara Boża dla zdrajców. Tej jesieni będzie wysoka śmiertelność mężczyzn z powodu nowego przeklętego wirusa, stworzonego przez ludzi diabła, aby zniszczyć ludzkość. Laska, którą trzymam w ręku, będzie ciężka dla tych, którzy wprowadzili to przekleństwo. Moje ramię będzie chłostać z całą mocą, aby ludzkość zrozumiała, że jest tylko jeden Bóg, jedyny i prawdziwy Bóg, ten, który stworzył wszystko z niczego i który zniszczy wszystko, co nie należy do niego. Ciemność postępuje nieubłaganie, bez potknięć. Człowiek został zatruty z woli szatana i jemu się kłania i ustępuje. Bóg jest w swoim dość. Życie na tej planecie stało się niemożliwe. Ukaże człowieka za jego nieprawość. Przygotuj się, człowieku, nadszedł czas naszego spotkania. Zapowiedź powrotu Boga poprzez chwalebny krzyż. Tak mówi Pan: przyjdę wkrótce pomiędzy was, uczyńcie się godnymi mnie. W przeciwnym razie zostaniecie odrzuceni, jak to uczyniliście ze mną. Dziś już nowe słońce świeci nad moimi dziećmi. Ja prawdziwy Bóg, jedyny Bóg Stwórca, zaśle na ziemię wielkie oczyszczenie. Obnażę tę ludzkość. Pozbawię ją wszelkiego zła, sprawię, że ugnie się przede mną. Stworzyłem człowieka dla siebie, lecz on odwrócił się ode mnie. Dziś proszę go o szybki powrót do mnie. Nie ma już czasu, moje dzieci. Wszystko zaczyna się teraz, jest to czas, kiedy zobaczycie, że rzeczy się zmieniają. Zobaczycie rękę Boga działającą z mocą na tej ziemi, na tę ludzkość. Zobaczycie wielką bitwę, moje dzieci. I zobaczycie potężne zderzenie dwóch gwiazd na niebie, i zobaczycie chwalebne objawienie się Boga i zobaczycie płacz waszych braci. Ta ludzkość, która wpadła w ręce szatana, będzie bardzo cierpieć, jeśli w tym dniu nie poprosi mnie o przebaczenie, jeśli nie uklęknie przed Bogiem, prosząc go o miłosierdzie. To są ostatnie słowa, które mówię do was w tych warunkach życia moje dzieci, wkrótce wkroczycie w nowy świat. Moje dzieci, wejdą w nowy wymiar i będą protoplastami wielkiego pokolenia, będą nowymi i świętymi ludźmi, bo wejdą do świętego, wiecznego Boga miłości. Nawróćcie się szybko, och wy, którzy jeszcze dziś szydzicie ze mnie i wyśmiewacie moich proroków. Nawróćcie się szybko, och wy, którzyście mnie obrazili, którzyście mnie zdradzili. Wróćcie do mnie i proście mnie o przebaczenie oddajcie mi to, co do mnie należy. Oddajcie mi swoje życie, przedstawcie mi swoje szczere serce, abym mógł was rozpoznać wśród moich owiec, abym mógł was zbawić i wprowadzić do mojej świętej owczarni. Światło świata jest już na świecie, jego głos panuje nad tą ziemią, ale człowiek ignoruje to, udaje, że nie słyszy, trwa w swojej głupocie, aby gonić za próżnych rzeczami tej ziemi. Och ludzie, teraz wszystko stracicie, bo ja wam wszystko zabiorę! Jestem Bogiem Stwórcą. Stworzyłem wszystko z niczego i zniszczę wszystko, co do mnie nie należy. Wasze obrażanie Boga, miłości było wielkie i bolesne. Dzisiaj jestem zawsze na krzyżu z waszego powodu i cierpię jeszcze bardziej niż wtedy. Oto moje ukrzyżowanie się powtarza i jest jeszcze bardziej bolesne niż wczoraj. Pismo Święte oświeciło was. Tysiącletnia historia, nauka życia. Historia, w której trzeba było w pełni uczestniczyć w miłości Boga, a nie przekraczać Jego praw i kochać niesprawiedliwe prawa przeciwnika. Głupcy, moje dzieci, pozwoliliście, by szatan skradł Waszą duszę, wpadliście w Jego sidła, olśnił Was z blaskiem swoich klejnotów, powiedział Wam, że mogą być Wasze, zwiódł Was pod każdym względem, oszukał Was. Pragnący władzy na tej ziemi straciliście dary nieba, miłość Waszego Boga, zatraciliście się w piekle. Jak wielki jest mój ból i jak wielki jest ból Waszej niebiańskiej matki, tej, która z tak wielką miłością przybyła do Was, aby ogłosić mój powrót i przekazać Wam niebiańskie orędzia, aby przygotować Was na to, co się teraz wydarzy. Głupcy, jesteście po prostu głupcami. Niebo zagrzmi głośno i nie tylko będzie brzmieć ale spadnie ogień, Ziemia zadrży wszędzie, wulkany otworzą się i będzie ogień na niebie i będzie ogień na Ziemi, a wy pójdziecie, jak zdesperowani w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, ale bezpieczne miejsce porzuciliście, by podążać za piekłem. Zostaliście oszukani, to prawda, ale chcieliście tego oszustwa, ponieważ Bóg w ciągu dwóch tysięcy lat przemawiał i ostrzegał was. Każdego dnia w swoich orędziach wzywał Was do czujności, do obserwowania tego, co się dzieje wokół Was, wzywał Was do otwarcia uszu na Jego słowo i do życia zgodnie z Jego przekazaniami. Zostaliście ostrzeżeni, że wszystko, co należy do tej ziemi, się skończy, nic nie pozostanie, nic moje dzieci, nic, bo ja ją oczyszczę, dam jej blask miłości moim dzieciom, moim wybranym. Tym, którzy byli mi posłuszni i służyli mi szczerym sercem, oddam wszystko, co im zostało, aby pójść za mną, odnajdą to stokrotnie w cudach bożych i będą błogosławieni na wieki i będą święci, ponieważ Pan przygarnie ich do siebie. Dzieci Jerozolimy nie traćcie światła, podążajcie za światłem przygotujcie się. Ten znak, który przecina niebo. Ta kometa jest zapowiedzią mojego rychłego powrotu. To zapowiedź kolejnego ostrzeżenia. Jest to zapowiedź, którą Bóg daje światu, aby się przygotował, bo wkrótce objawi się światu jego powrót przez chwalebny krzyż. Obmyjcie się, moje dzieci, wróćcie do mnie, przyjdźcie błagać o moje miłosierdzie, nie obrażajcie mnie już więcej, kochajcie się wzajemnie, szanujcie się i dzielcie wszystkim, aby być moimi. Prawda jest we mnie, nie ma innej prawdy na świecie, niż we mnie. Wszystko jest oszustwem. Strzeżcie się, moje dzieci. Teraz będą miały miejsce ostatnie manewry polityczne i wtedy nastąpi chaos. Przeklęty chaos stworzony przez człowieka tym wirusem stworzonym w laboratorium właśnie po to, aby zdziesiątkować ludzkość. Zobaczycie tak wiele rozpaczy, będzie tak wielu waszych braci, którzy zginą, tak wielu ludzi będzie straconych, ponieważ nie wszyscy będą w łasce bożej. Nie chcieli słuchać Słowa Bożego, nie szanowali orędzi podyktowanych przez niebo i poprzez proroków ostrzegających Was przed tą sytuacją, przez którą musicie teraz przejść, bo teraz będziecie musieli przez nią przejść. Jest częścią planu szatana, przeklętego diabła. Och, ludzie niezdolni do kochania, niezdolni do widzenia, niezdolni do wszystkiego, teraz upadniecie przede mną na kolana, bo tylko ja jestem drogą. Tylko ja jestem waszym zbawieniem. Umiłowane dzieci, w tych dniach ostatecznych czyńcie dobro, bądźcie święci i odmawiajcie nieustannie różaniec święty, módlcie się za tych, którzy się nie modlą, kochajcie mnie za tych, którzy mnie nie kochają, adorujcie mnie za tych, którzy mnie nie adorują i naśladujcie mnie, dajcie przykład swojej wierności jedynemu prawdziwemu Bogu, Stwórcy. Oto jestem wśród was. Oznaczam Wasze czoło moim palcem, oznaczam Was w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego i proszę Was o solidną łaskę trwania we mnie, bo nagle wokół Was wszystko będzie drżeć tak, jak nigdy nie drżało. Moi wybrani będą zbawieni, ponieważ naznaczyłem ich sobą, uwierzyli we mnie, poszli za mną, przyjęli mój znak w swoich sercach. Bądźcie czujni, nie rozpraszajcie się rzeczami tego świata. Nie dajcie się złapać zwodzicielowi. Moje dzieci, cokolwiek wam pokażą, jakąkolwiek ofertę złożą, aby was ode mnie odciągnąć, wyrzeknijcie się, odrzućcie. Ja Bóg zniszczę wszystko, co złe, wszystko, co dobre, zatriumfuje we mnie. Wkrótce będziecie na nowej ziemi, na tej ziemi, którą już przygotowałem dla wszystkich moich dzieci, dla tych wszystkich którzy powiedzieli mi swoje wierne tak i uczynili swoje życie służbą dla nieba darem dla mnie swego Boga kocham was moje dzieci i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wasi bliscy wasze rodziny i wasze domy będą błogosławione Bóg jest z wami nie dajcie się uwieść kusi cielowi obejmijcie krzyż nawet jeśli jest ciężki obejmijcie go mocno aby był we mnie znakiem radujcie się Idźcie spokojem w sercu. Bóg was nigdy nie opuści. Nigdy. Kontynuacja przekazu. Ta ludzkość zostanie zniszczona przez śmiertelną broń, jaką jest szczepionka. Teraz, gdy wszystkie strategie przygotowane przez wieki są gotowe, człowiek niegodziwy narazi wszystko na niebezpieczeństwo. Ta ludzkość zostanie zniszczona przez śmiertelną broń, jaką jest szczepionka. Moje dzieci, to ja mówię do was, wasz Pan Bóg. Przychodzę do was, aby was zbawić od wiecznego potępienia. Uklęknijcie przed krucyfiksem, proście o przebaczenie za swoje grzechy. Wyrzeknijcie się szatana, wyrzeknijcie się jego bluźnierczych praw, odmawiajcie Różaniec Święty i zawierzcie się Maryi, poświęcając się jej niepokalanemu sercu. Wasze życie jest w niebezpieczeństwie, och ludzie, ale wciąż nie otwieracie oczu, nie chcecie uwierzyć w to co ojciec, co głasza wam przez swoją matkę i swoich proroków na świecie. Jesteście leniwi, nie chcecie powstać, aby walczyć o własne zbawienie, tak bardzo olśnił was Lucyfer.